To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Rosja pracuje nad zmianą aktualnej doktryny nuklearnej, przekazał, nie podając szczegółów, Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wcześniej podobną informację przekazał sam Władimir Putin. Po tej wypowiedzi Władimira Putina w Wietnamie pojawiły się spekulacje, pojawiły się wypowiedzi takich dość znaczących deputowanych rosyjskiej Dumy, którzy sugerują, że tak naprawdę chodzi tutaj o taką zmianę w przepisach, żeby przyspieszyć proces decyzyjny w sprawie użycia broni atomowej. To znaczy, żeby ta procedura potencjalnego użycia broni atomowej, ona była jak najkrótsza. W tym wypadku wygląda na to, że Rosjanie straszą tym, że ten czas od momentu podjęcia politycznej decyzji przez prezydenta do momentu wystrzelenia pierwszego atomowego pocisku będzie dużo krótszy niż przewiduje to obecne prawo. Komentuje Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw Rosji i obszaru postsowieckiego. Niedawno sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że sojusz planuje zwiększyć liczbę gotowych do użycia głowic nuklearnych. Zachód wykonał też szereg działań wspierających Ukrainę. Między innymi Stany Zjednoczone zgodziły się, by armia ukraińska atakowała cele na terenie Rosji z wykorzystaniem amerykańskiej broni. Tak naprawdę jest to kolejny element taktyki zastraszania Zachodu bronią jądrową w wykonaniu Władimira Putina. Pamiętajmy o tym, że to jest już kolejna tego typu groźba zawalowana w mniejszy lub większy sposób. No, były ćwiczenia taktycznej broni jądrowej, były wcześniej groźby użycia broni taktycznej broni jądrowej na Ukrainie. Teraz jest mowa o zmianach w doktrynie jądrowej Federacji Rosyjskiej, która, przypomnę, ten dokument ma raptem 4 lata, więc był poprawiany całkiem niedawno. W zeszłym miesiącu Putin przekazał, że w rosyjskiej doktrynie nuklearnej mogą zmienić się także warunki sięgnięcia po broń atomową. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.układsil.pl i w papierowej wersji magazynu.